tych krzyków pana naczelnika wynikało, że scenariusz tej zbrodni na Wujku był poprzedzony nagraniami czy też rozmowami, które by pozwoliły poszlakowo udowodnić, że ksiądz chętnie chodził na to miejsce, żeby być wielkim bohaterem, a w rzeczywistości podpuszczał ich do bitwy, do wojny, zapalał ich, że brałem przysięgę do walki, do przelania ostatniej kropli krwi. Że potem właśnie po 16 podchodzili esbeki do rannych ciężko, na przykład w Ligocie, w klinice, żeby nie tyle zapytać, jak się sprawa obecności księdza miała, tylko redagowali podchwytne pytania. Czy pan też brał udział w tej przysiędze księdza, aby przelać do ostatniej kropli krwi? No to jeden z tych górników powiedział mi to po iluś tam tygodniach. Proszę księdza, ja na to odpowiadałem zdecydowanie. Żadnej przysięgi zachęcające do przelenia ostatniej krwi ksiądz nie brał. On udzielił absolucji generalnej. On się modlił dla nas i udzielił błogosławieństwa na to, o czym byliśmy przekonani, że robimy słusznie. Ale z tych właśnie poszlakowych, podchwytliwych pytań, jakie stawiano ciężko rannym górnikom, wynika, że chcieli koniecznie mieć ten scenopis winy księdza udowodniony przez rzekomych świadków, że górnicy to pamiętają. Ale była to, jak mi się wydawało, scenografia wcześniej zaplanowana. Jeszcze jeden z pseudodowodów, z poszlakowych dowodów, to jest fragment rozmowy, jaki między 13 a 16 odbywałem, przynajmniej dwa razy pamiętam, z odwiedzin ludzi, którzy przychodzili do mnie, prawdopodobnie byli to pracownicy Służby Bezpieczeństwa, młodzi ludzie, studenci, jak mi się wydawało, którzy przyszli i w jakimś momencie postawili testowe pytania. A proszę księdza, na jednej z kopalni ksiądz bierze przysięgę do przelania ostatniej kropli krwi. Ja nie czekając, ani nie pytając, gdzie, jaka kopalnia, natychmiast powiedziałem, idiota. Bo nie po to jest ksiądz. Takie pytanie kojarzę, zostało mi postawione przez ludzi, którzy się nie legitymowali, ale przyszli ważni w sprawie, tak mówili. Ponieważ ja miałem zasadę, że przyjmuję w parafii, w kancelarii parafialnej każdego, który szuka księdza, niezależnie w jakiej sprawie, nie prowadziłem żadnych testów badawczych przed tym, a kim pan jest, a po co pan przychodzi. Nie bawiłem się w żadne podejrzliwości, ani przed stanem wojennym, ani po stanie wojennym. Nie pytałem żadnych przedstawicieli mediów, kogo reprezentujesz, jakie są orientacje lewicowe, prawicowe, polskie, zagraniczne, bo sam bym wpadł w jakąś schizofrenię wewnętrzną. Wolałem wszystkim mówić to samo, co było moim przekonaniem, moim doświadczeniem, a kto z mediów zrobi z tego pożytek inny, niż by należało, to będzie jego odpowiedzialność, a nie moja. Tak też te pytania podchwytliwe, które jak kojarzę, były mi postawione za dnia. Przynajmniej dwie takie delegacje, przedstawicieli dziwnych władz, pamiętam. Oficjalnie zostałem na przesłuchanie zaproszony pismem, które zobowiązywało mnie do stawienia się na ulicy Lompy. Wybrałem się w sutannie z torbą zapakowaną w rzeczy niezbędne, jak mi się wydawało, bo były to dni, tygodnie, w których co chwilę poszerzano listę internowanych. Tych strajkujących górników też dopiero niektórych po 20 internowano. Więc myśląc, że nie jest wykluczone, że i tego księdza będą chcieli internować, zabrałem się na to przesłuchanie, no przygotowany z ciepłym swetrem, z jakimś golidłem, z jakimś brewiarzem, z czymś nieodzownym. Rozmowa trwała na szóstym piętrze, jak mi się wydaje,
I w bramie czekał na mnie już człowiek o marskiej twarzy. Wyraźnie pamiętam, niewysokiego wzrostu, czarny, gładko czesany, ale ta twarz bez wyrazu najbardziej mi podpadła. Ani uśmiech, ani powaga, taka marska, bez wyrazu twarz pilotowała mnie bez słowa na to miejsce spotkania na górze. Niewiele już dzisiaj pamiętam z tej rozmowy, natomiast pamiętam takie fragmenty, które, jak mi się wydawało, były cytowaniem fragmentów moich homilii z 13 grudnia 81 z kościółka Michała o godzinie 12. Przychodziłem właśnie na 12, żeby odprawić jedną parafianą Eucharystię, po drodze wychodząc z tego porannego strajku, z tej pierwszej mszy świętej stanu wojennego i z tej dyrekcji, gdzie piłem herbatę, i tak wolniutko przechodząc do parafialnego kościółka przez park, uważam jeszcze za obowiązek po drodze wstąpić na numer, no właśnie, chyba 9 Wicentego Pola, gdzie państwo Ludwiczakowie mieszkali. Mąż w nocy został zaaresztowany. Jak wygląda ta żona i to dziecko, które prowadziłem przygotowania do pierwszej Komunii Świętej? Małe dzieci pierwszokomunijne przygotowała siostra Ewarysta, a ja prowadziłem równolegle katechezę dla rodziców. W tym wypadku była to matka małego Ludwiczaka, a żona pana Jana Ludwiczaka, który był przewodniczącym Solidarności, i z jego powodu zaczął się ten strajk na kopalni Wujek. Otóż powiedzieli mi, że milicja tej nocy wyrąbała nawet drzwi. Chciałem więc przyjść, zobaczyć, w jakim stanie psychicznym jest pani Ludwiczakowa. Doszedłem tam. W drodze z kopalni od dyrekcji do kościółka świętego Michała na godzinę 12. Wstąpiłem i widziałem rozczęsioną panią Ludwiczakową. Nie dziwiłem się, że nie miała żadnego pokoju w sobie, rozczęsiona całkowicie. Niech zobaczy, co oni nam zrobili. Małe dziecko komunijne też było przy mamie, ale o dziwo, co mnie ogromnie zaskoczyło, mile i zbudowało. Powiedziałem tej pani, postawiłem tej pani pytanie, czy pamięta pani naszą ostatnią katechezę, czy też jedną z ostatnich katechez? Oparliśmy się w tej katechezie na Ewangelii Łukaszowej, gdzie Matka Boża jest przedstawiona jako matka 40-dniowego małego Jezusa. Skład go w ofierze świątyni. Symeon Starzec przyjmuje to dzieciątko, jest urzędującym kapłanem w świątyni jerozolimskiej i mówi tak do Maryi: oto znak sprzeciwu, oto znak na powstanie i upadek wielu, a twoje serce przeniknie miecz, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu. Miecz, który ma odkryć nieciekawe zamysły serc wielu, może i zbrodnicze zamysły serc wielu. Pytam, panie, pamiętam, myśmy oparli katechezę o ten fragment, a i ona z radością mówi: tak, proszę księdza, ja to pamiętam. I niech pani sobie wyobraża, to jest dokładnie o tej nocy. To jest Ewangelia o losie tej nocy, o losie męża, o losie pani, o losie dzieci, bo jeszcze była starsza córka. I mówi: niech pani patrzy, żadna boleść dla naszej wiary nie jest tylko dla zadawania bólu i cierpienia, ale aby odkryć zamysły serc wielu. Niech pani patrzy, jak się skompromitowała ta władza i ideologia, która cały czas mówi, że ona się troszczy o człowieka. Jak się troszczy o człowieka? Można człowieka bez kłopotu zabić, uważając, że bronią jakiejś wyższej sprawy. Co to jest za wyższa sprawa, jeśli człowiek dla tej wyższej sprawy może być zamordowany? Nie, jest to władza, która pilnuje tylko swoich interesów, nie narodu. Niech pani patrzy. Ta Ewangelia spełnia się tu, w domu pani, w sercu pani.
Ale pamięta Pani, że to się dobrze skończyło z Panem Jezusem, zmartwychwstaniem. Nie wolno nam o tym zapomnieć. I tak idę od tego małego pocieszenia Rodwiczakowi do tego kościółka. Razem idą z osiedla Galusa liczni parafianie i wielu z nich pyta, proszę księdza, co to będzie? Co to będzie? I idę z tymi pytaniami na tą ambonę we mszy o 12 i odpowiadam na te pytania. Stawiali się mi po drodze pytania i wy, i na kopalni Górnicy, co to będzie, jak się mamy zachować. Powtórzę wam to, co powiedziałem na kopalni. Nikogo nie palcie, palenie wzbronione, zachowaj czystość myśli, o nikim źle nie myśl. Co było wczoraj dla ciebie prawdą, musi być prawdą i dzisiaj. Widocznie trzeba za tą prawdę więcej dzisiaj zapłacić, ale prawda się nie zmieni. Wolność pozostaje wolnością. Pragnienie niezależności jest cechą wolności człowieka. Obrona prawdy, bez której nie będziemy wolni, należy do świętych obowiązków człowieka. I nie muszą nas straszyć żadne czołgi i nie muszą nas ani wojskiem, ani milicją zmieniać poglądów. Nie wolno. My musimy dalej być sobą. I wydawało mi się, że te fragmenty z 13 grudnia z ambony świętego Michała godziny południowej były cytowane 3 stycznia 82 przez przesłuchujących mi milicjantów, czy też władz bezpieczeństwa, bo tam nikt nie był w mundurze, wszyscy byli w cywilu. I oni mi szczególnie postawili pytanie o te czołgi, które niczego nie zmienią. Ja mówię, przepraszam was bardzo, a jak wy komuś dajecie broń, to nie sprawdzacie go najpierw, co on ma we wnętrzu, jakie ma poglądy, jak myśli? Pierwsza rzecz to jest wewnętrzne przekonanie. Panowie, sumienie decyduje, czy ktoś pójdzie po tej stronie, czy po tej stronie Polski walczyć. Nie, ja niczego nie powiedziałem innego, niż każdy porządny człowiek myśleć powinien. Czy wy sami nie badacie tych, których zbroicie, jakie mają poglądy? Prawda musi być niezmienna na wszystkie czasy. Powtórzyłem to. I kiedy wychodziłem, po już tam, nie wiem ile trwały te przesłuchania, najpierw był czas oczekiwania, a potem przesłuchiwania. Nie, więcej szczegółów już nie pamiętam z tej rozmowy, ale jeden mi za to utkwił głęboko i nawet rozbawił. Kiedy zszedłem na dół po tych piętrach i wychodzę z głównej bramy tejże milicji wojewódzkiej na ulicy Lompa, przechodził wzdłuż tej bramy z lewej w prawo dyżurujący wojskowy chłopak. Widocznie mu tam wyznaczyli taką robotę. Widząc księdza w sutannie, złapał za czapkę, nie zasalutował, tylko złapał za czapkę, pochylił się przed sutanną i powiedział, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Myślę sobie, to jest dla mnie Polska. To jest dla mnie naród mój. Wie, że są wartości niezmienne, że tym wartościom się kłaniamy, że Pan Jezus może być pochwalony w kapłanie, w sutannie, a nie badać Go, przesłuchiwać jako podejrzanego dla ojczyzny, mającego jakieś złe interesy. Bardzo mnie ta scena ucieszyła, głęboko się wpisała w serce i to też była milicja, przesłuchanie. Wyszedłem rozradowany do domu, że ten mały żołnierzyk dał świadectwo, co należy w tym kraju szanować. Byłem na procesie górników w 1982 roku. Tak, to była, tak i nazywano, Haśnik i reszta. Byłem i to, co mogłem powiedzieć najważniejszego, co mam nadzieję dotarło do władz sądowniczych, to to świadectwo o formule, jaką za każdym razem słyszałem z ust górników przychodzących po księdza.
Niech ksiądz przyjdzie nas uspokoić. Jesteśmy roztrzęsieni tym, co się stało. Nie potrafimy już logicznie myśleć i wnioskować, jak się zachować. Ksiądz był z nami w ewangelizacji, ksiądz nas prowadzi do poświęcenia sztandaru. Ksiądz jest może zdolny nam dać jakąś nadzieję. I o tym świadczyłem. Wiem też, że tam były władze moskiewskie podobno i przedstawiciele mediów wschodnich. Czy i jak to do nich docierała ta posługa księdza, już tego nie wiem. Ale to świadectwo zdążyłem wtedy powiedzieć. Nie byłem natomiast już nigdy wezwany na późniejsze procesy.